poniedziałek 19 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Łukowskiego. W trakcie obrad rozmawialiśmy z nowo wybranym starostą Dariuszem Szóstkiem. Myślę, że to jest taki kolejny szczebel samorządu. Powiat, który obejmuje również miasto Łuków, miasto Stoczek, kilka gmin, w sumie ponad prawie 110 tysięcy mieszkańców. Myślę, że to ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie, ale też sztuka pogodzenia przed nami wszystkimi. Nie tylko przed zarządem, ale również przed całą radą interesów wszystkich gmin, obu miast i tych wszystkich gmin, żeby nasz powiat rozwijał się równomiernie. Ja myślę, że mój styl zarządzania będzie podobny jak w mieście. Tak jak w mieście starałem się zadbać o to, żeby wszystkie dzielnice naszego miasta rozwijały się równomiernie, tak również zechcę, aby nie było wyróżników dla gmin czy dla miast, że to ta czy inna gmina będzie uprzywilejowana, ta czy inna nie. Myślę, że będziemy współpracować ze wszystkimi i tego sobie życzę. Wiem, że w gminach również dokonano szeregu zmian. Myślę, że nawet w mieście nieraz pokazałem, że potrafię współpracować również z radnymi, którzy gdzieś tam są w opozycji do mnie, ale jednak dla dobrych celów udało się wszystkich zjednoczyć i myślę, że tak również będzie przebiegać współpraca w powiecie. Powiedział Pan o współpracy ze wszystkimi, z radnymi miejskimi, z opozycją, a jak będzie wyglądała współpraca w mieście z następcą Pana, z burmistrzem już Piotrem Pudowskim? A to już zależy od Pana Piotra Pudowskiego i w zależności od potrzeb miasta i od chęci przede wszystkim tej współpracy, bo ja myślę tak, że kampania się skończyła, czas się brać do roboty. I życzę panu Piotrowi Pudowskiemu, aby mu nie brakło determinacji, nie mniej jak mnie, a może nawet, żeby był bardziej zdeterminowany, bo sytuacja na początek ma wiele trudniejszą. Właśnie, ma taką sytuację, że w mieście również jest koalicja PiS Przymierze dla Ziemi Łukowskiej, tak jak w powiecie, pan stoi na czele struktur Prawa i Sprawiedliwości. Czy powie pan radnym w mieście, żeby wspierali nowego burmistrza? Myślę, że tam są doświadczeni samorządowcy, bo w zasadzie oprócz pani Urszuli Chruściel, która debiutuje w Radzie, to są radni, którzy byli co najmniej jedną albo więcej kadencji. Ja myślę, że oni są otwarci na współpracę i na pewno wszelkie pomysły nowego burmistrza będą wspierać. Oczywiście wszelkie dobre pomysły, bo ja też sobie nie wyobrażam, żeby coś blokować tylko dla blokowania i na pewno takiego nastawienia nie ma, natomiast oczywiście musi być otwarcie i chęć współpracy ze strony pana burmistrza Piotra Pudowskiego. Poczekać. Przez kolejne 5 lat będzie pan współpracował teraz z panem Januszem Koziołem, który był do tej pory starostą, teraz będzie wicestarostą. Jak będzie to wyglądało? My przecież w takich rolach, kiedy pan Janusz był starostą, a ja byłem burmistrzem, zrealizowaliśmy szereg wspólnych inwestycji. Chociażby obwodnice, chociażby ulice Popiełuszki, chociażby również wspieraliśmy inicjatywy powiatu tam, gdzie tylko się dało. I myślę, że ta współpraca dobra, bo ja ją oceniam jako dobrą, będzie kontynuowana. Wielką bolączką powiatu łukowskiego jest łukowski szpital. Pan sprawując funkcję burmistrza pokazał, że można. Zalew, zimna woda już nie straszy, baseny też zostały zrekonstruowane. Czy szpital ma szansę? Tak, oczywiście szpital ma szansę, tylko musimy ustalić priorytety. Jeżeli chodzi Państwu o rozbudowę, to ona w tej chwili nie jest na pierwszym miejscu, jest na miejscu dalszym, bo trzeba najpierw wykorzystać te pieniądze unijne, które trafiły do naszego szpitala, chociażby szpitalny oddział ratunkowy. Musimy zrobić generalny remont dwóch bloków operacyjnych i oczywiście przenieść OIOM z ostatniego piętra na parter. To są w tej chwili priorytety. W dalszej kolejności oczywiście nie będziemy dążyć do zaniechania rozbudowy, bo ta rozbudowa jest bardzo potrzebna. Może nie dokładnie tak jak to teraz, może nieco w innej postaci. Tu nawet nie mówię o projekcie, tylko chociażby o rozlokowaniu różnych oddziałów. Myślę, że bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo zdrowotne powiatu łukowskiego, szczególnie staroście, powinno leżeć na sercu.
to ja jeszcze mam ostatnie pytanie. Szpital to jest, powiedzmy, taka troszeczkę dalsza perspektywa, a co Dariusz Szustek zrobi, jaką Dariusz Szustek wykona pierwszą decyzję czy drugą decyzję, gdy już zasiądzie na miejscu, które dzisiaj zajmuje pan Janusz Kozioł? Jakie będą pana pierwsze decyzje posunięcia? Ja myślę, że na początek muszę się zapoznać ze specyfiką pracy w starostwie. Muszę spotkać się z poszczególnymi wydziałami, oczywiście z ludźmi pracującymi w tych wydziałach. Ja chciałbym zaszczepić taką myśl, że to my jesteśmy dla ludzi, a nie odwrotnie. Więc chciałbym podnieść zdecydowanie jakość świadczonych usług przez urzędników starostwa. Co z wydziałem promocji? Czy tam coś się zmieni? Czy w końcu powiat łukowski zacznie się promować, czy dalej będzie pod zdechłym Mazorem, że tak brzydko powiem? No może ja bym tak nie oceniał. Oczywiście na początek, tak jak powiedziałem, będziemy analizować, będziemy spotykać się z poszczególnymi pracownikami pracującymi. Może po prostu ktoś się będzie czuł lepiej w innym wydziale, więc może będzie taka możliwość przeniesienia do innego wydziału. Promocja jest bardzo specyficzną działką. Doświadczyliśmy tego w mieście. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze chociażby wnioski i pozyskiwanie pieniędzy unijnych, czy to nie tylko unijnych, czy to z ministerstwa, czy chociażby z programów rządowych, to okazuje się, że tam pracy jest bardzo, bardzo wiele. Na pewno na początek przyjrzymy się, jak funkcjonuje Wydział Promocji i wspólnie ustalimy, co można tam zmienić, aby ta promocja powiatu była bardziej dynamiczna. Rewolucji w urzędzie pan nie planuje? Myślę, że rewolucja zjada własne dzieci, więc na początek będzie na pewno ocena, analiza poszczególnych stanowisk, bo to nie jest sztuką zwolnić osobę, bo po prostu przychodzi nowy starosta. Natomiast sztuką jest spotkać się z taką osobą, porozmawiać, ustalić wspólnie, w czym taka osoba dobrze by się czuła, bo najbardziej człowiek lubi taką pracę, której czuje się dobrze. Lubi pracę, którą lubi, paradoksalnie. O komentarz poprosiliśmy również dotychczasowego starostę, a obecnie wicestarostę Janusza Kozioła. Ja już współpracowałem w ciągu 20 lat funkcjonowania w samorządzie powiatowym z wieloma różnymi osobami o różnych charakterach, o różnych osobowościach i zawsze starałem się tą współpracę układać poprawnie, więc wierzę, że i z obecnym starostem jest ona możliwa i wierzę, że będzie też dobra. Natomiast wiadomo, że każdy szef to inna osobowość, inny styl pracy, styl podejmowania decyzji. U mnie był on dość charakterystyczny, ale na ogół sprawdzający się. Ja wierzę, że obecny starosta w wyniku wieloletniego już doświadczenia na pewno będzie wyciągał wnioski z dotychczasowej pracy, z dotychczasowych doświadczeń i będzie starał się kierować pracami zarządu w sposób kolegialny. No a kolegialność czasami powoduje, że decyzje zapadają wolniej, ale na ogół są to decyzje dobre. Wyniki głosowań radnych powiatowych pokazały, jaka jest koalicja w powiecie. Tworzą ją radni PiS i Przymierza dla Ziemi Łukowskiej. Radni PSL to powiatowa opozycja. Ja myślę, że tworzenie koalicji w powiecie łukowskim po wyborach w 2018 roku to jest temat na przynajmniej pracę magisterską albo doktorat dobrej jakości politologa. Więc tutaj zwrotów akcji było bardzo wiele. Dość powiedzieć, że było porozumienie podpisane między PSL-em a Przymierzem dla Ziemi Łukowskiej. Później było podpisane porozumienie między Przymierzem a PiS-em. Dość powiedzieć, że te trzecie strony, podmioty też się w pewnym momencie zbliżyły do siebie i wydawało się, że porozumienie też jest bardzo blisko. Mówię o PSL-u i o PiS-ie. Ale koniec końców zwyciężyła koalicja PiS, Przymierze. No i cóż, przez najbliższe 5 lat będziemy rządzeni, zarządzani
przez taką koalicję. Choć w powiecie jest zawsze możliwa, a powiat łukowski pokazuje też zmiana. Tak patrząc na dzisiejsze wybory do zarządu, to zwróciłem uwagę, że 5 członków zarządu otrzymało różne wyniki głosowania, różne liczby głosów za wyborem danej osoby na funkcję. I to pokazuje też jakby nie do końca zbieżność taką, czy zgodę na poszczególne osoby w, jak do predysponowania poszczególnych funkcji w zarządzie. Dlaczego PSL zgłosił na kandydata na starostę Janusza Kozioła? Chciałem tak wszystkim przypomnieć, że jeżeli dwa poważne podmioty polityczne się porozumiały, jeżeli podpisały porozumienie poważni ludzie, radni powiatu, to to porozumienie powinno zostać dotrzymane. I ja ze swojej strony powiem tak, mi jako prezesowi powiatowego PSL-u nikt tej pisanej umowy do dzisiaj nie wypowiedział. W związku z powyższym czułem się zobligowany zagłosować i na pana Karola Kciołka jako na przewodniczącego Rady Powiatu i na zgłosić kandydaturę Janusza Kozioła na starostę łukowskiego, bo takie były uzgodnienia. Nikt nigdy mi nie powie, że ja słowa nie dotrzymałem. Ja dotrzymałem słowa, a ci, którzy nie dotrzymali, niech się wstydzą, bo to są dorośli ludzie w zasadzie. Bierzecie pod uwagę taki scenariusz, że jednak Prawo i Sprawiedliwość i Przymierze rozwodzą się i Przymierze dla Ziemi Łukowskiej wraca do koalicji z PSL-em? Mi się wydaje, że skoro już doszło do zerwań koalicji, nawet tych pisanych, to wszystko jest możliwe i taki scenariusz, o którym pan redaktor mówił, również jest możliwy. Tym bardziej, że proszę przyjrzeć się powodowi, dla którego Przymierze zerwało porozumienie z nami, a mianowicie powód był podany taki, że w sejmiku się zmieniła władza, czy koalicja. Więc ciekawe, co się stanie, jak na przykład w Polsce się zmieni władza w przyszłym roku. Albo nie, bo to o tym zdecydują wyborcy w wyborach do Sejmu i Senatu. I wtedy też, jeżeli na przykład zmieni się władza w kraju, to być może koalicjanci czy podmioty polityczne funkcjonujące w powiecie łukowskim będą chciały zmienić swoją decyzję. Na pierwszej sesji radni koalicji i opozycji tylko raz zagłosowali razem. Wszyscy poparli wybór Karola Ciołka na przewodniczącego Rady Powiatu. Mam olbrzymią satysfakcję. Chylę czoła przed radnymi PSL-u, którzy no, nie musieli na mnie głosować, ale odbieram to jako taki sygnał nawiązania dobrej współpracy. Będą brane pod uwagę też pomysły i projekty i propozycje radnych opozycyjnych. Będzie pan tym przewodniczącym, który będzie dopuszczał również ich projekty uchwał, na przykład pod obrady? Oczywiście, jeśli będą rozsądne, dobre dla lokalnej społeczności. Zresztą liczę na takie głosy, ponieważ w tej stronie, w tej grupie opozycyjnej jest naprawdę wielu wartościowych, doświadczonych radnych.